Puszczasz to. No co jest, kur... No panie Wieszu, na miłość boską miało być tylko malowanie. No malowanie, malowanie. A jak miałem sufit pomalować, tak to sobie kołeczek wbijam w ścianę. O, wieszam wiadereczko. Wchodzę na drabinę i lecę z sufitem. Ło kurna. Tylko cwaniaczki nie kładą na krzyżaczki. Niu. Kto używa poziomicy, ten jest chyba za granicy. Tato! Tato! Ile razy ci mówiłem, jak się masz do mnie zwracać w robocie? Szefie! No? Źle robisz. Wiem. No to. Słucha młody i uczy się, bo dwa razy nie będę powtarzał. Po to Pan Jezus dał nam oczy... Żeby robić na oko, nie? No niby to... Dobra, dobra, ty się tu nie mądź, tylko bierzesz i przyklejasz dalej. Pokazałem ci to, wiesz jak. Ja teraz idę, bo mam jeszcze jedną robótkę na boku do spierdolenia, a ty zostajesz i robisz. Mocni kostcy wracają jutro rano około 9:00, to ja wpadnę tak w pół do... To się wtedy trochę tu ogarnie i ich podliczymy. Cześć! Co tu się od Janie Pawla? Moja krew. Hau, hu, huj! Tego... Czy są tu jakieś grzeczne dzieci? Halo? No co jest? Gdzie są wszyscy? No niby trochę zapiłem. Ale żeby mnie się aż dni pomieszały? Co? To już? Przecież Mikołaj miał być na 19:00. O cholera, pardon, zegarek tył do przodu założyłem. Dla Wojtusia, farba, dziękuję, no i panienka Jowita. Znacie jakąś Jowitę? Solaris, to chyba o ciebie chodzi. A, no tak, faktycha, dawno nie używałam imiona. Panienka podobno taka kościelna? To proszę, krzyżaczki. Mhm, dzięks. No i na koniec, Adrian. O, tu ja, już myślałem, że Mikołaj zapomniał. No i że taki duży jesteś, to dostaniesz dużo krzyżaczków. O kurna, dziękuję, skąd Mikołaj wiedział? No. I następna fuszka odwalona. Dobra, ja spierdalam, bo inne dzieci czekają. Cześć. No nie popisał się Mikołaj. Prezenty to chyba z jakiegoś remontu klientowi podwędził. No i zajebiście. Jak się wam nie podobają, to dajcie tam staremu. To jeszcze jakiemuś frajerowi, co mu zlecił remoncik wciśnie. Spejsem, co ty bradzisz? Przecież ten Mikołaj to był twój stary. Walu, weź i zmień nachy. Tak przysrałeś. Przecież mój stary nie ma takiej problemy. Mamy problemy przez tę wódeczkę. O, już odmalowane. Czy ja dobrze słyszałem? Ktoś tu mówił o wódeczce. A co? No co, no pić się chce trochę. Mama zabroniła. A tę glazurę to się nie kładzie na takie krzyżyki? Ja tam jestem ateistą i krzyżyków w glazurnictwie nie uznaję. I nie glazurę, tylko terakotę. Młody, to i głupi. Płytki fajansowe tylko na ścianę, a na podłogę? No. Tylko terakotę, czyli kamionkowe. O to tak krzywo to ma być? Jest zasada. U siebie rób jak u siebie, a u obcego na odpierdol. Ja nawet u siebie zrobiłem na odpierdol. Ze szwagrem trochę rywalizujemy, a on też w wykończeniówce siedzi. Zobaczył moją łazienkę i mówi... Wiesiu, no widać, że sam nie robiłeś. Nie by było nie stać. To co, młody, pójdziesz mi po tą małpkę i ślugi? Na bogato. Proszę.
20 zł. I myk, proszę bardzo, reszty nie trzeba. Cześć, młodzieży. O, dzień dobry. Dobry. O, widzę, że zakupy konkretne. Ja tu się zawsze zastanawiałem. Wódka czy piwo? Wódka czy piwo? Ale od jakiegoś czasu nie mam z tym problemu. Małpkę ojczystej poproszę. I dwa piwa w puszce. Wojtas, przypał, zaczęło się! O, cześć, tato. Siema, młody. Też mi nowina się zaczęło. Właśnie dlatego ją wieziemy. Ale że dziecko wychodzi. Łepek już widać. O, kurwa. Solaris, wytrzymaj chwilę, już jedziemy! Za późno, kutafonie, rodzę! Ktoś musi przyjąć poród! Tego... Spokojnie, Wojtas. Chyba jest z nami odpowiednia osoba. Co? Panie Wieściu! No bez jaj! Nie ma wyjścia. O, w mordę. No to tego. Muszę zdezinfekować łapy. Młody, lej 98. Robi się! Będzie. A teraz do dzieła. Spokojnie, młoda damo, znam się na tym. Dwa dni temu z odpływu kuchennego wyciągnąłem chomika. A rurka pod zlewem tylko Fi-40. To nie chcę mi nic mówić, ale chomik zdech. Zdech, bo go później niechcący nadeptałem, jak latał po podłodze. Sama operacja wyciągnięcia przebiegła pomyślnie. Coś ciężko idzie. Psij, młoda! No przecież prze! Mocniej! Mocniej! Mocniej już nie dam rady! No mocniej już nie da rady. Da, da. Trzeba ją tylko zmotywować. Ty, Solaris, cieślak mówił, że nie lubi, jak mu robisz loda, bo później mu dzyndzel kepsem za bardzo jedzie. O, ty kur... O. I jest dziewczynka! Jessica. No dobra, najłatwiejsze mamy za sobą. Teraz pytanie, kto przetnie pępowinę? A co to? Ten sznurek, co idzie do panienki. Ty faktycznie, gdzie on się kończy? O kurno! O nie, na mnie nie licz się, ja miałem tylko zawieźć do szpitala. No i jakoś nie dowiozłeś, ale chciałem, ty mam pomysł. Dobre! No i co? Położny Wojtas do usług, za niewielką opłatą oczywiście. Jak to mówią, wszystko się dobrze kończy. Trzymaj mało, bo się przeziębi. Trzeba dosucić młodego. No i jakieś pępkowe zorganizować. Co robić? Pesek powiedział, że sobie pójdą jak ten, jak ktoś go przepije. Mam. Który tu najwięcej może wypić? No z tych, co są teraz, to chyba tamten. Co? No przecież pije. Jak tu za darmo? Ile chcę? Akurat. Przepić? Takiego ściawika? Mówisz i masz. Kto będzie opóźniał? Odpada. Kto się zżyga? Odpada. Kto odpadnie? Odpada. Wygrywa ten, który wytrzyma najdłużej. Żeby było krócej, walicie bez popity. Wszystko jasne? Dobra, nie gadaj tyle, człowieku, bo to spragnienia padniemy zaraz. A więc gotowi? Do biegu? Start! Był kiedyś taki film, 300 mil do nieba. Ja do nieba mam bliżej, pół litra potrzeba. Wódeczko, wódeczko, co żeś ty za pani, że po tobie wszyscy chłopcy zarzekani. I nie mów mi, żebym nie pił, proszę, są na świecie rzeczy gorsze. Na przykład laseczka z fiutem. No i rozpite. Barman, potrzebujemy więcej wody. Ale na bazie już więcej nic nie ma, wychlaliście wszystko. No to mamy problem. Jaki problem, Kamil, skoczyć na stację? Jak zawsze. No dobra, rozliczymy się później. Ole, poszedł. Włączył turbo. No, to teraz jasne, gdzie nauczył się tak zasuwać. I już jest. No, nareszcie, bo już zdążyłem przetrzeźwieć. No to ciach, następna runda. No to się tak powiem,
Fajrant. Naciągam się pętem, gaz pod łokie gniety. Wrzucam pierwszy bieg, dzięki Bogu wszedł. I daję pokara, spod obu leci para. Reklama. Tato, ale ja już nie jestem głodny. Żryj? Tato. O ty gówniazu, człowiek sobie żyły wypruwa, żeby szczejek miał co do gęby włożyć, a ten nie jest głodny. Twoje dziecko cierpi na brak apetytu? Mamy na to lekarstwo. Apetyter. Poprawia apetyt i powoduje biegunkę. Dostępny w każdej aptece. Apetyter. By nie jadek, zjadł nawet gówno. O cholera. Młody tato postawił to radio z kablami. Przecież to się zabić można. No przecież sam to postawił. Postawił. Ty mi tu nie mędrkuj, tylko kończ to malowanie. Ile razy mówiłem, że za dokładnie to też niedobrze. No cały czas to mówi. I skończ wreszcie z tym tata. W robocie jestem panie szefie i tak się do mnie odzywasz, zrozumiano? No zrozumiano. No, to teraz bierzesz te żyrandoly i wieszasz na... Na tych haczykach? Na słowo honoru. Oj, młody, czy z ciebie kiedykolwiek będą ludzie? No, i jak idzie, panie majster? Kiedy koniec? O, dobrze, że pan jest, panie gołąb. Młody wiesza lampki i gotowe. Możemy się rozliczać. No i widzisz, młody? Rachu, ciachu. I tak się kantuje w tym fachu. A, podłączyłeś te żyrandole do prądu, czy tylko tak powiesiłeś? O kurna, zapomniałem. Tylko powiesiłem. Moja szkoła. No co jest? Żarówki się poprzepalały czy prąd wyłączyli? O, i tam sufit trochę niedomalowany zostawili. Jasna cholera, jak oni powiesili te... No co jest tym samochodem? Co? No nie chcę zapalić, a dwa dni temu był u mechanika. Jak u mechanika go naprawiali tak jak my robimy u ludzi, to już raczej nie zapali. Oho, klient dzwoni z reklamacją. Patrz, młody, jutrz się. Robimy tak i po kłopocie. Wyłączony telefon, tak? Czekaj, cwaniaczku, tak łatwo ci ze mną nie pójdzie. No to tego, młody. Wysiadasz i pchasz do warsztatu. Nie będę dzwonił, bo i tak nie odbiorą. Weźmiemy ich z zaskoczenia. Tylko szmatko, żeby się wydawało, że nowy jest. No i pięknie. To tak się klienta traktuje? Ale o co chodzi? Bo ten... my już właściwie zamykamy dzisiaj. O, trzeba zadzwonić i się umówić. Zadzwonić? Bujać to my, ale nie nas. Ja się pytam, co to jest? A co to, egzamin jakiś? No ja ci zaraz powiem, cwaniaczku, co to. Świece, co mi wkręciliście. Miały być nowe, a są gorsze niż były. Panie, po pierwsze to gwarancja na usługę jest tylko do bramy, a potem się nie znamy, a po drugie to udowodni mi pan, że to u nas było robione. Tak? Ja ci zaraz udowodnię, cwaniaczku. Ale jaja. To. Dobra. Basta. Niech już będzie moja strata. Zostaw pan ten ubirę do jutra. Wymienimy te świece wyjątkowo po znajomości. No i taką obsługę to ja rozumiem. Chodź, synek, idziemy. Do widzenia. Młody, weź pozbieraj te świece, przeczyść papierkiem ściernym, żeby wyglądało, że nowe, i powkręcaj z powrotem. No, wygazowane. Ej, kierowniku, ale to piwko, co żeś mi pan nalał przed chwilą, to wygazowane jest. Co? Nie co, tylko piwo wygazowane, że się pić nie dało. No jak się nie da, to czemu żeś pan wypił? No jak wypił, jak tu jeszcze jest to? Żądam wymiany na nowe. No ale z kija to będzie takie samo, bo to ta sama beczka. To nic. Naiwniaczek, i tym sposobem zapłacę za jedno piwo, a nawalę się, jakbym wypił 10. Bo wypiję 10. Jakiś
problem mamy? Nie będzie zapłaty za spartoloną robotę. Oddawaj. O ty kurwa! Tato, tato! Jebnąć mu! O nie, synek, ta sprawa honoru. Sam to załatwię. Basta. O Jezu, ja mam już dosyć. To co? Zgoda? Niech będzie. Zgoda. Tato, wszystko gra? Widzisz, synek, ja tam za dużo do szkoły nie chodziłem. Zresztą tak samo jak ty, bo człowiek najlepiej uczy się na błędach, a nie na lekcjach. Pomoc! Jezus Maria, żeby się tylko nie udusił! Wozisz te żelastwa sztangi z piwnicy do mieszkania w tej nazad, to i winna nie wytrzymała. Mój mamo, no... No, to tutaj tu jest dopiero. W kablach taki pierdolnik jak u mnie w rozliczeniu rocznym. Upardąsik znaczy bałagan. Widzisz, nie moja wina. Nie dziwota, że się zacięła. Dziwota w ogóle, że wcześniej jeździła. Ktoś tu musiał majstrować i to porządnie. Jak to majstrować? Jakie majstrować? To pewnie ze starości, przecież ten blok ma tyle lat co tata. No, no, stary, ale jary. O, a propos jarania, synek, może byś mi skoczył po szlugi do nocnego, bo to trochę zejdzie. O Jezu, no zaraz pójdę. Jak to ma tyle trwać, to może by ksiądz tak przez szybę pobłogosławił. Niestety nie da rady. Dlaczego? Nie mam jak wziąć koperty. No tak. A to wszystko takie precyzyjne, delikatna robota. Bez młotka się nie obejdzie. To wszystko gra? O Jasu. Wszystko rozwali. Od małżeństwa po windę, pijak jeden. Jaki pijak? Zresztą kto ci o 22 będzie trzeźwy? Coś ci się w ten pusty łeb wbiło. O cholera. To trzeba wyjąć. Nie rusz, nie wyjmuj. Nie wiadomo, jak głęboko siedzi. No dzwoń po karetkę, Adrian, przecież zaraz tu się przekręci ta fajtłapa. Nie, mamo, tu się liczą sekundy. Znam szybszy transport niż karetką. Kurwa! Wojta z gazu, bo mi się stary przekręci! Synek, nie strasz, nie jest tak źle. Nawet tego nie czuję. Jak uszkodzi nerw, to nawet jakby się w łeb wbiła łopata, to by pan nie począł. W mordy, to dobrze, że zapomniałem zabrać. Kurna, tak z tych nerwów to człowiek wziął i przetrzeźwiał. Wojtuś, zajedź no do monopolu, bym coś chlapnął na odwagę przed tym lekarzem. To może na stację, to przy okazji podtankuję. Łyczka? O, w sumie... Czemu nie? Tato, ale ty już całą wychlałeś. Niezły łeb ma ten twój stary. Pół litra na raz i wcale po nim nie widać, że pił. A i co, frejerzy? Kto jest teraz frejerem? Panie, tu nie wolno. Proszę natychmiast zejść z dystrybutora z tym papierosem. Co? O cholera, przecież to jest wbite w głowę. U panie doktorze ma pan może ognia? Tak jak myślałem. Piorunem na urazówkę pacjent ma uszkodzony mózg i majaczy! Jakie majaczy, panie doktorze? Ja no serio bym chętnie zajarał. No to klops. Co się dzieje z tą windą? Już trzeci raz w tym tygodniu. Bez nerw, panie doktorze. Na szczęście na pokładzie jest specjalista. Proszę mnie tylko przysunąć do panela.